Smak, Fundacja Przyjaciele Czterech Łap. Dzisiaj zainstalowaliśmy 5 stacji dla owadów, które powstały w moim warsztacie i podczas warsztatów prowadzonych w ramach projektu Naturalnie Połączeni. Dzieci w wakacje miały warsztaty, podczas których budowały domki dla owadów, te takie małe, złożone z klocuszka i daszku. I my dzisiaj je złożyłyśmy w całość właśnie na tych instalacjach. Projekt powstał z funduszy EOG, Norwegia, Liechtenstein i Islandia, program Aktywni Obywatele, fundusz regionalny. Realizatorem jest Fundacja Przyjaciele Czterech Łap. Przy współudziale partnerskim gmin, w których on jest realizowany, gmina Berlinek, sołectwo Sulimierz, Goleniów, Banie i Choszczno. W pierwszej kolejności chciałyśmy przypomnieć o naturalnych połączeniach pomiędzy nami ludźmi a naturą, pomiędzy zwierzętami przede wszystkim, bo zwierzętami Przyjaciele Czterech Łap się zajmują. Chciałyśmy rozpocząć taki ruch społeczny, bo wiadomo, że cztery stacje dla owadów to jest dopiero początek. Żeby w mieście zapylacze chciały mieszkać, musi być ich więcej. Chciałyśmy pokazać mieszkańcom i mieszkankom, że sami mogą zrobić w bardzo prosty, prawie bezkosztowy sposób takie lokale dla owadów. Miałyśmy też kampanię o kotach wolnożyjących, o zwierzętach dzikich, o organizacjach pozarządowych. Także no, zagaiłyśmy 5 różnych tematów, które mamy nadzieję, że rozpoczną jakiś ruch społeczny w naszych miejscowościach. Projekt Naturalnie Połączeni troszeczkę już dobiega końca. Jeszcze w Choszcznie mamy teraz działania w szkołach i w Domu Kultury, też właśnie z owadami, z domkami dla owadów. Natomiast no, pozostawiłyśmy po sobie obiekty, o które będziemy dbać. Na wiosnę jeszcze będziemy wieszać budki lęgowe i poidełka dla ptaków, kiedy one zaczną znowu swoją aktywność. Mamy nadzieję, że te stacje też będą się rozrastać. Przed zimą jeszcze będą karmniki dla ptaków i porządne jedzenie w postaci ziarna. Także tak, będziemy, ja myślę, że będziemy na bieżąco te tematy rozwijać.